Dobrze. Nagrajmy kolejne dwa wesety. Daj mi pić. Więc Jezus siada przy studni i mówi, i przychodzi wtedy pewna kobieta tej Samarii zaczerpnąć wodę. Mówi jej, ten Jezus, daj mi pić. Ci bowiem uczniowie Jego odeszli do tego miasta, aby pokarmy kupili. Więc do którego miasta? Do Samarii. No właśnie, czyli Samaria to jest kraina, ale Samaria to też jest miasto. Na przykład jak Filip naucza w Samarii, tak, w Dziejach Apostolskich, to chodzi to o miasto. Więc jak uczniowie usłyszeli, że Samaria przyjęła Ewangelię, to to jest miasto Samaria, a nie cała spora kraina. Więc nadeszła wtedy kobieta, no Samarytanka, właśnie. Czasami można coś zmieniać, ale po co? Z tej Samarii, tak? Kobieta z tej Samarii. Niby nic to nie znaczy, ale po co? Daj mi się napić. Nie ma tam zaimka zwrotnego. Jest daj mi pić. Kupić coś do jedzenia. No nie ma tam coś. W Biblii Poznańskiej coś do jedzenia. W Biblii Ekonomicznej, Ekumenicznej, Samarytanka. A w Biblii Pierwszego Kościoła kobieta z Samarii pewna. No można to wytłumaczyć, że to jest pewna kobieta, bo nie ma tam rodzajnika przed geny osobowego, tak? Więc pewnie to jest jakaś pewna kobieta. Więc przychodzi kobieta. Czyli kobieta w każdym wieku. Żona. No i pewnie mniej przyjemne określenia kobiety tej Samarii. Czyli Samaria, cały rejon. Nazwa pochodzi od słów strażnica, góra czatowania, kuratela, szomron. Obszar w Palestynie zostali w Samarii, ale ona była z Samarii, czyli z miasta. Czyli właśnie z tej stolicy. Nazywaną również Sebaste. I przyszła zaczerpnąć wodę do studni. Czyli co? Czerpać wodę. Mam nadzieję, że nie przyszła je wykorzystać do końca. I wyczerpać. Bo mówi jej Jezus, czyli mówi, czyli uczy ją, napomina, tak, potem poleca jej, woła po imieniu, właśnie, woła ją po imieniu, mówi otwarcie. Czyli on jako mieszkaniec, jako Judejczyk, a właściwie Galilejczyk, ale Żyd, odzywa się do Samarytanki, czyli mówi otwarcie, przemawia, wygłasza, recytuje. I co Jezus recytuje? Daj. Czyli daruj, użycz, podaruj. Czekasz, wręcz, powierz mi, wyposaż mnie. O, pić. No nic ciekawego. Pino. Przenośnie w Nowym Testamencie jako pić, tak, czyli pokrzepienie duszy na życie wieczne, ku pokrzepieniu. Ci bowiem uczniowie Jego odeszli, czyli Jego słuchacze. Jego słuchacze odeszli, czyli oddalili się, rozeszli się do tego miasta, czyli prawdopodobnie do tego miasta Samarii. Aby pokarmy, czyli żywność, pożywienie, środki do życia. Coś zapewnia im pewną... Życie im zapewnia. Tego słowa też używano do opieki czy hodowania. Trofe. Czyli poszli po trofeum. Gdzie poszli? Na rynek poszli.
Tak, czyli agorazo, od słowa agora. Czyli taki rynek w Grecji. Poszli na rynek kupować. Na rynku się sprzedawało i kupowało, a także się łaziło po rynku. Więc sytuacja jest taka, kobieta pracuje, idzie po wodę, a faceci idą na zakupy. Shoppingować idą. Taka sytuacja. Jedna kobieta nosi wodę, a 12 chłopa kupuje. I właśnie ta kobieta spragniona spotyka Pana Jezusa przy studni i zaczyna się pewnie najpiękniejszy dialog w całym Piśmie Świętym. Czytajcie Pismo Święte. Pijcie. Okrzepiajcie duszę.